Ja zrezygnowałam tak naprawdę z grania, ponieważ moim takim marzeniem od dzieciństwa było to, żeby zostać lekarzem. Michel, to jest pierwszy event od dawna, na którym Cię widzę. Jak Ty się czujesz w takim otoczeniu, w takim anturażu, na ściance, gdzie są fotoreporterzy? To znaczy zawsze mi jest naprawdę bardzo miło widzieć wszystkich fotoreporterów, dziennikarzy, no bo jednak znamy się wszyscy gdzieś tam od wielu, wielu lat, z jednymi dłużej, z jednymi krócej. Ale powiem Ci szczerze, że nawet dzisiaj to mówiłam swojej mamie, że po raz pierwszy chyba w życiu się stresowałam. Bo to pierwszy raz od dawna. Ja mam wrażenie, że ja bywam na tych eventach, praktycznie na każdym, bo to jest moja praca, a Ciebie naprawdę nie widziałam. No wiem, bo ja rzadko chodzę na eventy, ale tutaj akurat bardzo dużo moich przyjaciół się angażuje w stworzenie tego miejsca. Mam nadzieję, że to będzie jedno z takich naprawdę topowych miejsc na mapie Warszawy i dlatego też nie mogło mnie tutaj zabraknąć. Ale tak jak mówiłam, byłam trochę zestresowana, ale wydaje mi się, że tak pozytywnie, w sensie podekscytowana może, chociaż dzisiaj wracam z Poznania, więc jestem prawie, że niemalże prosto z trasy i po prostu zabiegana, ale miło. Wyglądasz miło pięknie. Ile trwały przygotowania? Naprawdę z ręką na sercu pół godziny. Tak? Pół godziny i to razem z umyciem włosów i tak dalej. A byłam umówiona na make-up, ale następnym razem będzie bardziej profesjonalnie. Jest super. Jest. Dziękuję Ci bardzo. To zastanawiam się w takim razie, gdzie byłaś, jak Cię nie było? Co w ogóle u Ciebie słychać? Czym się zajmujesz? Wiesz co? Ja zrezygnowałam tak naprawdę z grania, ponieważ moim takim marzeniem od dzieciństwa było to, żeby zostać lekarzem. Więc zdecydowałam się na studia medyczne, wyjechałam do Wrocławia. Były góry i doły, przerwy i tak dalej, ale w końcu udało mi się skończyć studia medyczne, więc jestem lekarzem i jestem z tego naprawdę gratulacje, dumna. Gratulacje, to jest najtrudniejszy kierunek w Polsce, no, naprawdę. Znaczy trudny, w ogóle trudny, na całym świecie, bo co ja mówię w Polsce, po prostu medycyna jest cholernie trudna. Jest wymagająca, a ja zawsze miałam i dalej mam ogromny szacunek do zawodu lekarza, przez to, że moja mama jest lekarzem i do tego zawodu podchodzę jak najbardziej poważnie i priorytetyzuję swoją profesję teraz, ale jak gdyby już mam te swoje 34 lata, 20 parę lat w branży i wiem, że jestem w stanie sobie łączyć te swoje dwie ogromne pasje, bo nie ukrywam, że aktorstwo i szeroko pojęty nasz piękny polski show biznes to jest gdzieś tam coś, co mi w duszy gra. Wychowałam się, od dziecka jestem w tym świecie, więc zawsze miło wrócić i staram się to jakoś łączyć. To pytanie, jaką specjalizację wybrałaś? Wiesz co, wybrałam medycynę naturalną. Stwierdziłam, że na ten początek swojej drogi medycznej, medycyna naturalna daje mi ogromną możliwość taką diagnostyczną, żeby nie skupiać się na jednym układzie, jeżeli chodzi o zdrowie człowieka, tylko staram się patrzeć jak gdyby ogólnie, a medycyna naturalna ma taką diagnostyczną możliwość, czyli badanie z pulsu, które daje mi obraz taki całościowy pacjenta, więc na razie medycyna naturalna, ale będę się starała, na pewno będę się rozwijać dalej, jakby ta nauka się nie skończy nigdy chyba. Tak jak powiedziałaś, no my wszyscy znamy Cię z rodziny zastępczej. Jak Ty wspominasz tamten okres Twojego życia? No ja to wspominam bardzo dobrze. Ja się zawsze cieszę, mówiąc, że mam ogromne szczęście do ludzi. Nieważne w jakiej branży i przy której pracy, spotykam naprawdę cudownych ludzi, którzy sprawiają, że ten dany etap jest takim etapem, który naprawdę wspominam z ogromnym uśmiechem na buzi, a rodzina zastępcza to nie tylko etap dla mnie, ale dla większości chyba Polaków w jakimś tam wieku, no bo te młode pokolenia już pewnie nie kojarzą. Ale tak, no cudowni ludzie, cudowne 10 lat mojego życia, dużo się nauczyłam, dużo przeżyłam. Zawsze, zawsze z ogromną miłością wracam wspomnieniami do rodziny zastępczej i do wszystkich ludzi, z którymi tam pracowałam. Ale to prawda, co mówisz, bo mam wrażenie, że to był taki ikoniczny serial. Za każdym razem, kiedy przychodziłam ze szkoły, włączałam telewizję Polsat i leciała rodzina zastępcza. Zastanawiam się, czy macie między sobą aktorami kontakt? Tak, no my tam naprawdę mieliśmy taki klimat takiej prawdziwej rodziny i nawet do Piotrusia Franceskiego i do cudownej Gabrysi Kownackiej, świętej pamięci. W serialu przecież oni byli wujkiem i ciocią dla Zosi, a prywatnie mówiłam do nich tatusiu i mamusiu, więc naprawdę ogromna, ogromna miłość między nami, a do dzisiaj się przyjaźnię absolutnie z Moniką Mrozowską, czyli z Majką. Serialową Majką. Tak, z Majką. Jestem ciocią naczelną jej wszystkich dzieci, z czego jestem bardzo dumna, kocham je wszystkie. No i z Olką Szwed jesteśmy też bardzo blisko, z Sergiuszem Rzymełką, z tą trójką najczęściej się spotykam. No i oczywiście z Jarkiem Bobergiem, tak, to jest ta
ta czwórka, z którą się najczęściej spotykam. Właśnie chciałam zauważyć, że wszyscy wiemy mniej więcej, co się dzieje u Moniki Mrozowskiej, czyli Majki, u Oli Szwed także. Sergiusz Rzymałka trochę mniej, ale serialowy Romek. Olek, wiesz co, ja się z nim widziałam w 2016 roku. Dawno temu. I to też było spotkanie po latach tak naprawdę, bo on zrezygnował z gry w serialu naszym w tym samym roku co ja. I wyjechał do Anglii na studia, po czym poszedł zupełnie w innym kierunku, bo chyba słyszałam, że informatyka, dokładnie. No to też jest kosmos, ale tak to samo twoje studia, medycyna, no to jest w ogóle dwa światy. Dwa światy, ale tak naprawdę to jest wszystko to kwestia tego, jaki mamy kontakt z drugim człowiekiem pracując, czy to na planie, czy to w klinice, więc mi to sprawia jak gdyby i jeden, i drugi zawód ogromną frajdę. Myślę, że tak. Cudownie mi jest to słyszeć, także ja życzę ci wszystkiego dobrego, powodzenia i w aktorstwie, i w medycynie. Dziękuję. I życzę ci dzisiaj miłego wieczoru. Bardzo ci dziękuję, ściskam wszystkich, buziaki, dobrze cię widzieć, no i was.